Otóż, główne prawdy wiary nauczają nas bardzo konkretnie, że każdego z nas, i to są właśnie rzeczy ostateczne człowieka, czeka śmierć, sąd, niebo albo piekło. Ktoś mógłby powiedzieć, że księdza zjadł gdzieś ksiądz po drodze czyściec. Ale czyściec jest już formą pośrednią drogi do nieba. Bardzo bolesną, oczyszczającą, ale drogą do nieba. Dlatego człowieku, nie oszukuj się. Każdego z nas czeka śmierć, potem czeka cię sąd, a po sądzie niebo albo piekło. Jeżeli człowiek uważa się za człowieka wierzącego w Jezusa Chrystusa, jeżeli uważa się za człowieka wierzącego, a nie wierzysz w piekło albo w czyściec, to trzeba cię nazwać, powiedzmy sobie szczerze, choć brutalnie, głupcem. Głupi jest ten, kto wierzy w Boga, a nie wierzy w piekło, albo uważa, że piekło będzie puste, albo coś w tym stylu. Bo Pan Jezus wypowiedział się bardzo konkretnie i ja tutaj go zacytuję. Otóż w 25 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza mamy nawet wręcz zacytowany taki fragmencik Sąd Ostateczny. I tu Pan Jezus mówi bardzo konkretnie. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. A On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozły. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. I wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam przed założeniem świata. I wtedy odezwie się, no i tu przytacza Pan Jezus, za co się trafia do nieba. I wtedy odezwie się do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. No i kończy się ten fragment słowami, tam znowu przytacza, kto tam trafi. I na koniec Pan Jezus podsumowuje. I pójdą na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś, do życia wiecznego. Jeżeli wierzymy Panu Jezusowi miłosiernemu, jeżeli wierzymy w cuda Pana Jezusa, w Jego dobroć, w Jego łaskę, to musimy też wierzyć i w tak ostre słowa, jak właśnie te, które tu usłyszeliśmy. O śmierci nie muszę nikogo przekonywać. Widzimy ją wokół nas bardzo często. Sąd bywa już taki trudny. No to macie tu bardzo konkretny, przytoczony fragment, że on nas też czeka. Więc warto przeżyć życie dobrze, a nie bezmyślnie.